czerwca. Wszystkie zakłady wysłały wnioski o utrzymanie obecnych wysokich cen, także i od lipca. URE się na to nie zgodziło i zażądało obniżek. Sprzedawcy prądu nie bardzo się na to godzili, więc przed chwilą urząd wezwał ich raz jeszcze do przedstawienia nowych wyliczeń. Najważniejsze jednak, że to URE ma tutaj decydujące zdanie dotyczące taryf, więc już teraz można twardo powiedzieć, że od 1 lipca prąd na pewno będzie tańszy. Kierowców prosimy o cierpliwość. Korek na Zakopiance w okolicach Lubnia. Na zjeździe z dwupasmówki w stronę Zakopanego zapaliła się ciężarówka. Nikomu nic się nie stało. Pożar został już ugaszony. Trasa w stronę Krakowa nawet została odblokowana. Tyle, że w przeciwnym kierunku nie. Korzystajcie z objazdu przez Mszanę Dolną. I jeszcze Krajowa Trójka. 50 ciągników blokuje drogę w zachodniopomorskich Pyrzycach. Jeżeli możecie, omijajcie to miejsce. Polska dostała dodatkowe 2 lata od Komisji Europejskiej na ograniczenie deficytu budżetowego do wymaganego przez Brukselę poziomu 3% PKB, dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgino. Polskie finanse publiczne pozostają jednak pod nadzorem Komisji, przypomina Brukselę. Tymczasowe areszty na kolejnych 3 mężczyzn podejrzanych o pobicie policjantów z Lublina. Za kratkami jest już w sumie 6 osób. Krzysztof Kot. 2 braci, 18-letni Marcin, 20-letni Paweł P. oraz 42-letni Sławomir S. spędzą w areszcie następne 3 miesiące. Ten ostatni przesiedział już w więzieniach 20 lat, m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy oskarżeni są o czynną napaść na policjantów, za co grozi im do 10 lat więzienia. Fakty ważne przed dłuższym weekendem. Już w sobotę na Śląsku będzie jeździło mniej pociągów. 3 linie zostaną zupełnie zlikwidowane. Zniknie też kilkadziesiąt pociągów na najważniejszych trasach w regionie. Informuje o tym Marcin Buczek, słyszany już. Dzień dobry, Marcinie. Których dołączeń nie będzie? Od soboty całkowicie przestają kursować pociągi z Bytomia do Gliwic, Starnowskich Gór do Kłobucka oraz z Rybnika do Kędzierzyna-Koźla. Znika też część połączeń na głównych trasach regionu. Tyle Katowice i przede wszystkim Częstochowa-Gliwice. Na tej najważniejszej linii dziś jeździ ponad 130 pociągów, ale od soboty będzie ich o połowę mniej i niestety w całym regionie jest drożenie też kolejowe.